sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Paszlek jest dosyć ciekawy, trener Paszlek zawsze ma nosa, żeby ściągać zawodników, którzy może jeszcze nie pokazali maksimum swoich możliwości i wyciągnąć z nich jak najwięcej. Sezon dopiero co się zaczął, ciężko jest ocenić transfery po dwóch meczach. Życzę im wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że zajdą jak najwyżej. Myślę, że nadchodzący mecz Legia Warszawa wywoła jakieś większe emocje u mnie. W tym klubie spędziłem wspaniały rok, więc nie powiem, że nie mogę się doczekać tego meczu, ale serduszko mocniej zabiję. Na razie żadnych wiadomości ani to od chłopaków, ani od trenera nie otrzymałem. Powiem szczerze, że nie wiem, czy będą sobie chcieli zawracać tym głowę przed meczem, bo tak samo jak my i oni mają napięty terminarz. Niedawno grali swój mecz z Toruniem, więc myślę, że bardziej skupiają się na tym, aby przygotować się dobrze do naszego meczu, niż wysłać do mnie wiadomość, ale nie wiem. Poczekamy, zobaczymy, może przed samym meczem będą się kontaktować, starali się jakieś gierki psychologiczne uskuteczniać, ale zobaczymy. Niestety nie oglądałem meczu z cukrem, jedynie co to śledziłem statystyki. Co mogę powiedzieć na temat tego meczu, to słyszałem, że Filip Maczek zagrał bardzo dobre zawody. Myślę, że będziemy musieli skupić się na nim, żeby nie powtórzył takiego meczu z nami. Więc oby Seba Kowal nie odpalił, bo, że tak powiem, wyjechał z Torunia na rowerze. Wiem, że jest to bardzo dobry zawodnik, który będzie się chciał podkuć po gorszym spotkaniu, więc oby tylko nie w naszym meczu, może w kolejnej kolejce mógłby tam te 20 punktów rzucić, byleby nie z nami.